Witam na kanale Bunda 6 Pochlebanie. Tym razem pokażę Wam krótką serię filmów z remontu takiej oto klatki schodowej. Jak widać, na ścianach mamy tapetę, wisiała kilkanaście lat. Na sufitach mamy kasetony. Wszystko jest do usunięcia, ściany do wyprostowania, ponieważ miejscami brakowało po kilka centymetrów do linii pionu. No i potem standardowo malowanie, podwieszany sufit, parę bajerów i klatka będzie gotowa. Także tutaj taki rzut okiem, jak to wygląda przed. Niestety drzwi już były zamontowane wcześniej, także musiałem się dopasować już do drzwi. No i tak wygląda tutaj w trakcie zrywania. Jak widać, taka niespodzianka. Pod kasetonami mamy 3-centymetrowy stropian przyklejony wewnątrz pomieszczenia. No i tu już większość tapet zdarte, a pod nimi ukazały się takie piękne malowidła, które mają podobno około 40 lat od początku praktycznie, jak ten budynek stoi. No i tu już dalsze prace. Pozabezpieczane wszystko, kurtyna, aby nie zasyfić reszty domu. Brameczka, żeby nie spaść. No i dalszy ciąg demontażu. Jak widać, schody mamy już zabezpieczone i przygotowane przed tymi brudnymi pracami, tak aby ich nie zasyfić. Niespodzianka na kominie. Kiedyś prawdopodobnie tam zaciekło. No i tak to się prezentuje. Tutaj w tym momencie pewnie większość wykonawców na tym etapie zaczęły po prostu gruntować i szpachlować, ponieważ na ścianach były już tylko resztki farby. No ale nie ze mną takie numery. Ja przy takich remontach robię to porządnie. Dlatego w następnym etapie przystępuję do mechanicznego usunięcia wszystkiego do surowego tynku. No i tutaj ponownie w akcji szlifierka do betonu Makity. Trochę osób się o nią pyta, jak się spisuje, także obecnie mam już chyba ją 2 lata. Swoje metry zrobiła, działa bez problemu. Bardzo wygodna, poręczna i uniwersalna za niewielkie pieniądze. Można pracować nią praktycznie bez przerwy. Prędzej Wam siądą ręce, niż ona się zagrzeje. Jeszcze mi się nie zdarzyło, aby ją przegać. Robi się ledwie letnia i to wszystko. Podłączona do odkurzacza, większość pyłu ląduje w separatorze. A jak są jakieś nierówności i właśnie przy takim odrywaniu, no to wtedy trochę puści kurzem na pomieszczenie. Jak widać, idzie to bardzo sprawnie, nie ma tam dużo do zdarcia. Praca szybka i nawet w miarę przyjemna. Maszyna jest lekka, można jedną ręką spokojnie operować. Gorzej, jak już trzeba szlifować sufity, no to już wtedy ręce swoje czują i co chwilę trzeba robić przerwę. Tu, jak widać, w tle separator sprawdza się wyśmienicie. Z 90-95% urobku trafia do niego, a reszta do odkurzacza. Także jak nie chcecie, aby Wam odpadły gładzie, tak jak pokazywałem to w jednym z ostatnich filmów, no to należy w taki sposób właśnie przygotować podłoże, wszystko usunąć do warstwy nośnej, czyli tynku. No a już jeśli mamy wszystko usunięte, no to należy zagruntować podłoże. Tutaj użyty grunt to jest unigrunt z Atlasa, rozcieńczony
1 do 2 albo 1 do 3, nie pamiętam. Tynk się nie sypał, nie trzeba było go wzmacniać. Został obmieciony. A reszta tego pyłu, ewentualna, która została, to tylko właśnie związanie lekkie tym gruntem. Tak, aby też nie przegruntować tej ściany, żeby tynk miał możliwość lekko się z nią związać, a nie tylko przykleić do gruntu. Tu, jak widać, w pracy był pomocnik. Nie przepuścił takiej okazji, żeby nie pomóc tacie w pracy. Także od małego już jest szkolony, jak to prawidłowo robić. I jeśli kiedyś będzie chciał też takie prace wykonywać, to jeszcze nie wiadomo, co będzie robił, to już będzie miał podstawy i doświadczenie, kurczę, od małego, jak należy takie remonty przeprowadzać. Także w wieku 20 lat będzie miał już 16 lat doświadczenia zawodowego. Także dobry start do rozpoczęcia swojej firmy. W celu zwiększenia przyczepności, jeśli tynk po takim szlifowaniu byłby zbyt gładki, można użyć jakiegoś gruntu z piaskiem kwarcowym. Ja używałem na przykład terplastu, który jest tam niby na lewację, ale spisuje się bardzo dobrze. Jak również u siebie na składzie mam grunty z Klejba lub inne typu, jakieś tynkolity i tym podobne. Ale to trzeba ocenić na żywo, jak wygląda ta ściana po szlifie. I tu już mamy wszystko przygotowane, jak widać. Ściany wyczyszczone do surowego, zagruntowane i można przystępować do dalszych prac. Także zapraszam na kolejny film, który będzie już z tynkowania tych ścian. Na razie.